Prawie wszyscy radni urzędujący w obecnej kadencji walczą o reelekcję, jednak w 31-osobowej radzie są 3 osoby, które nie zdecydowały się na ponowny start. To oznacza, że po 16 listopada skład ulegnie zmianom albo diametralnym, albo bardzo małym. Jak wiadomo, łaska wyborców na pstrym koniu jeździ. Dużym zaskoczeniem jest brak startu radnego Platformy Obywatelskiej Jerzego Sieńki, który w 2010 roku uzyskał najlepszy wynik w całym swoim klubie. Po 2 kadencjach trzeba dać szansę też innym mieszkańcom tego miasta. W mieście mieszka prawie 400 tysięcy osób. Wydaje mi się, że znalazłbym wielu, którzy mogą pełnić mandat radnego jeszcze lepiej nawet niż ja. To jest jeden z czynników. Drugi z czynników może bardziej osobistych. Jestem 2 tygodnie po obronie habilitacji. Zamierzam rozpocząć kolejny bardzo poważny projekt naukowy. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Jerzy Sieńko odmówił startowania z 2. miejsca na liście, a takie zaproponowała mu partia. Do rady nie startuje również Marcin Paluch, jeden z najmłodszych radnych tej kadencji. Decyzja jest efektem moich przemyśleń już, które czyniłem od dłuższego czasu. Moja jakby praca zawodowa absorbuje mnie na tyle, że na obecną chwilę nie jestem w stanie w taki sposób odpowiedzialny i poświęcać tyle czasu na pracę radnego, ile uważam, że powinno się poświęcać. Leszek Duklanowski to za to jeden z najbardziej doświadczonych samorządowców w szczecińskiej Radzie Miasta i jego również nie zobaczymy w kolejnej Radzie. Pytany o powody odpowiada cytatem z Wielkiego Przeboju Muzycznego. Potrzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Doszedłem do tego wniosku, ponieważ jednak 16 lat w Radzie, oczywiście bardzo mnie ta funkcja satysfakcjonowała. Po prostu jestem szczecinianem z urodzenia. Tu się urodziłem, byłem radnym, który najdłużej mieszka w Szczecinie. Nie byłem najstarszym radnym, ale najdłużej mieszkającym. I myślę, że przyszedł czas, żeby jednak trochę wyłączyć się z pewnych spraw. 3 radnych rezygnujących to i tak wynik mały, bo oznacza, że aż 28 walczy o ponowny mandat od mieszkańców miasta. Już 16 listopada wybierzemy swoich nowych albo nowych starych reprezentantów. Na czas wyborów samorządowych Szczecin został podzielony na 5 okręgów.